dzisiaj, ponieważ głosi bardzo wiele tez, zmienia zdanie, co jest ważne. Jeżeli obejmie urząd, w pierwszych chwilach zostanie zbriefowany, zostanie przedstawiona mu sytuacja polityczna, militarna świata i wtedy... Ja powiem, że żartują, dopiero wtedy dowie się, jak ona naprawdę wygląda. Dokładnie. I wtedy na pewno zmieni zdanie. Zobaczymy, o ile liczę na to, że jeżeli zostanie prezydentem, będzie to silna osoba, będzie miał silny rząd i będzie miało to także pewne plusy dla nas. A gdyby wygrała Hillary Clinton, tutaj kontynuacja polityki Baracka Obamy, z jakimiś oczywiście tam korektami, bo to jest oczywiste, ale tej dotyczącej Europy jest raczej pewna. Jest pewna, jest to opcja i stabilna, i opcja kontynuacji. Ci żołnierze, kiedy pojawią się w Polsce, mówimy o 1000 żołnierzy, jaka to jest w dzisiejszych czasach siła? Dziś stosuje się już bardzo wiele techniki, dziś już nie prowadzi się raczej bitew na ogromnych, na 1000 żołnierzy. No, sytuacja w Iraku czy Afganistanie pokazuje, że bardzo często to są potyczki niedużych grup. Technika jest ważna. Oczywiście i z tymi pododdziałami uzbrojenie też będzie. Niemniej jednak tysięczny oddział jest to spory oddział, ponieważ jest to oddział, który może przeprowadzić jakąś troszeczkę mniejszą operację, także będzie miał swoją wartość na współczesnym polu walki. Da trochę czasu na to, aby przegrupować się, żeby ściągnąć na przykład na teren państw bałtyckich czy Polski dodatkowe jednostki. Tak, jakby powiedzmy sobie wprost, celem takiego ugrupowania będzie przyjęcie tego głównego uderzenia, więc po pierwsze będzie to także oddziaływanie psychologiczne, ponieważ da też siły pododdziałom z Polski, żeby czuły się pewniej. Niemniej jednak celem jest to, żeby przyjęły uderzenia i pozwoliły na przypłynięcie pozostałych wojsk. Przypomina mi się taka maksyma, nie pamiętam nazwiska, jeden z francuskich generałów z okresu I wojny światowej, zapytano to przez brytyjskiego swojego odpowiednika, ilu potrzeba brytyjskich żołnierzy do tego, żeby wesprzeć Francuzów w wojnie obronnej. Powiedział, wystarczy jeden, ale miejmy pewność, że ucierpi, bo wtedy ruszą pozostali. No i to właśnie w ten sposób działa i dzisiaj, tak, ponieważ kiedy widzimy, że silne państwo jest z nami, no to wiadomo, że wtedy automatycznie pewność i stabilność w pododdziałach wzrasta. Myśli pan, że to Rosjan przekona? To jest ciągle gra. Oni nas próbują zbadać, próbują stwierdzić, czy sojusz jest w stanie odpowiedzieć, próbują w pewnym sensie wyizolować Polskę, więc myślę, że na pewien czas sprawi, że będą musieli przemyśleć swoje plany. Władimir Putin mówi, straszenie Rosją to jest taki wygodny pomysł na politykę natowską, żeby przykryć porażki na innych polach, problemy wewnętrzne, bo straszenie Rosją, wszystko jest w porządku. Ja myślę, że to przede wszystkim dla sojuszu jest szansa, ponieważ sojusz stał w takim punkcie, nie do końca wiedział, w którą stronę iść. Jest to coś, co sprawi, że sojusz się skonsoliduje. Czyli tak naprawdę od czasu zakończenia zimnej wojny mamy w tym momencie najbardziej kluczowy moment dla sojuszu, dla jego ewolucji, rozwoju, reformy. Tak, i także może się okazać, że będzie to także punkt istotny, ponieważ prawdopodobieństwo, że konflikt będzie, istnieje cały czas. To pokazuje Ukraina, czy bardziej sytuacja na Bliskim Wschodzie? I to. Pokazuje to także aktywność. Widać, że nasz wschodni sąsiad jest nieprzewidywalny i sojusz po prostu na normalnym świecie może być w stanie wojny. Bardzo serdecznie dziękuję. Na tym kończymy. Moim Państwa gościem był Mariusz Kordowski, prezes Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, wiemy już, że nie tylko Amerykanie, ale także i Brytyjczycy i Rumuni pojawią się w Polsce w ramach tego zwiększenia obecności na wschodniej flance. Czysty stróżu dziewicy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Rozdajemy frugo mocno-owocowe. Kup Express Falcon Canto Deluxe z automatycznym cappuccino za 3199 zł i odbierz 225 butelek frugo. Saturn, technologia tak ma. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Właśnie z tego powodu już teraz w Lidlu znajdziesz piękne chryzantemy w tuliczce, średnio- czy wielkokwiatowe lub samokrzewiące. Jedynie od 7,99 za sztukę. Chryzantemy w doniczce już od 7,99. A od jutra również znicze o czasie palenia aż do 40 godzin. Czerwone i białe znicze w wyjątkowej cenie. Jedynie 2,22 za sztukę. Znicze tylko 2,22. Lidl. Co tydzień coś nowego.
Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest herbapek. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego herbapek to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią leku dołączonego opakowania, więc konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nierzytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel utrudniony odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadrażliwość na składniki leku, astma i stosować u dzieci, które chorowały na krup aflowarem. Nareszcie! Piątek, piąteczek, piątkonia! Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21. Nocne przeceny! Przed Państwem hity cenowe stokrotki. Szynka wieprzowa bez kości jedynie 10,88 za kilogram. Szynka 10,88. A teraz duże znicze. Czas palenia 45 godzin, tylko 7,50 za sztukę. Przy zakupie dwóch zniczy. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Jak postępować z psimi i kocimi seniorami, jak zwiększyć komfort ich życia i jakie najczęściej błędy popełniają opiekunowie starzejących się kotów i psów. O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszej audycji Poznajmy się, czyli Między nami zwierzętami. Zapraszam, Aleksandra Szymon. Uroczystości te transmitować będziemy dla Państwa na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Początek transmisji o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy. Minęła 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Prokuratorskie śledztwo to za mało. Opozycja wnioskuje o komisję śledczą w sprawie przetargu na Caracale. Zamieszanie podczas wyborów na prezesa PZPN. Kontrkandydat Zbigniewa Bońka, Józef Wojciechowski, opuścił walne zgromadzenie delegatów. Ja 4 miliony złotych na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku. Jest to decyzja ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Będziemy popularyzować naukę gospodarczą. Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Prokuratura wszczyna śledztwo. Opozycja wnioskuje o komisję śledczą. Sprawa Caracali znów tematem numer 1 w Sejmie. Klub Kukiz 15 chce, żeby oprócz dochodzenia śledczych przetargiem na śmigłowce dla polskiej armii zajęli się posłowie. O szczegółach prosto z Sejmu opowie reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasiążnik. Poseł ruchu Kukiz 15 Marek Jakubiak chce, żeby sprawą Caracali jednocześnie zajęli się prokuratorzy i posłowie. Polityk popiera inicjatywę PO, która domaga się komisji śledczej do wyjaśnienia sprawy zakończenia przetargu na helikoptery dla polskiej armii. W jego opinii komisja powinna zająć się też sprawą sprzedaży zakładów w Mielcu i Świdniku. Niewyobrażalne jest dzisiaj, szczególnie dla mnie, że wiedząc doskonale o tym, że Polska będzie miała zapotrzebowanie na ponad 100 śmigłowców, sprzedawanie na parę lat przed taką kolosalną inwestycją swoich własnych zakładów produkcyjnych. Ponieważ jest to niezrozumiałe, to chcemy to w ramach tej komisji również wyjaśnić. Cezary Tomczyk z PO podtrzymuje, że przedmiotem ewentualnych prac komisji śledczej powinna być głównie decyzja obecnego ministra obrony w sprawie zakończenia negocjacji z Airbusem. Z jednej strony mamy oficjalny przetarg, który startuje trzech operentów, w którym mamy offset, zatrudnione miejsca pracy. Z drugiej strony mamy Antoniego Macierewicza, który próbuje wybrać śmigłowiec z wolnej ręki, ma dziwne kontakty z amerykańskim lobbystą jednego z oferentów, nie ma offsetu, nie ma miejsc pracy i nie ma śmigłowca. Mimo determinacji opozycji, los komisji śledczej do spraw Caracali wydaje się przesądzony. PiS już dawno stwierdził, że to sprawa dla prokuratury, a nie dla posłów. Takie zdanie podtrzymuje Michał Dworczyk. Działa prokuratura, działa CBA, działa SKW, czyli działają instytucje państwa polskiego powołane do tego, żeby wyjaśniać tego rodzaju sytuacje. Jeżeli one nie mogłyby ustalić stanu rzeczywistego, wtedy oczywiście warto powołać komisję śledczą. Natomiast na tym etapie byłoby to wyłącznie działanie o charakterze medialnym. Śledztwo w sprawie Caracali poprowadzi prokuratura w Szczecinie. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. W informacjach dnia zjazd delegatów PZPN, wybór nowego szefa związku i emocje porównywalne z piłkarskimi mistrzostwami. Józef Wojciechowski, jedyny kontrkandydat Zbigniewa Bońka, opuścił salę obrad, kwestionując elektroniczne głosowanie, które miałoby wyłonić zwycięzcę wyborów. Na miejscu w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie jest reporter Polskiego Radia 24 Łukasz Sobolewski. Łukaszu, powiedz, czy Wojciechowski ostatecznie wycofał się z wyścigu i jakie komentarze w sprawie jego stanowiska pojawiają się na spotkaniu delegatów?
tego nie może przesądzać. Zgłasza się emocji, tutaj na pewno nie brakuje. Co do tego wycofania się z wyborów, sprawa nie jest jeszcze przesądzona po tej, jak niektórzy określili, kapitulacji Wojciechowskiego sprzed nieco ponad godziny. Na sali zapanowało spore rozprężenie do tego stopnia, że głosowanie nad budżetem Związku na rok 2017 zostało wstrzymane, bo zabrakło kworum, gdyż większość delegatów przeniosła się na korytarze. Sam Wojciechowski, wychodząc z sali, stwierdził, że wybory to farsa, a wybór metody głosowania poprzez elektryczne maszynki, a nie zatrzymane to tradycyjne papierowe karty, stawia pod znakiem zapytania ich wiarygodność. Jeżeli obrady mają być nie tajne, a status prezydent mówi wyraźnie, że mają być tajne, to bym miał zamiar uczestniczyć w takiej farsie. Podejmie mojej prawicy, powiedzie w odpowiedzi kroki. Czy wycofuję, czy zaskarżymy tą formę głosowania? Nie będę w tej chwili podejmował na gorąco decyzji. W tego typu głosowaniu w sposób elektroniczny, gdzie każdy widzi, jak kto głosuje, poprzez ramię, obok siedząc. Ja wcześniej sygnalizowałem, że taka forma jest dla mnie nie do przyjęcia, że taka forma nie zostanie przez mnie zaakceptowana. Wojciechowskiemu odpowiedział szef Departamentu Prawnego Polskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej Wach, który stwierdził, że jeśli Janusz Wojciechowski nie wróci na salę, to nie może uczestniczyć w wyborach. Dodał, że delegaci mieli pełne prawo podjąć taką, a nie inną decyzję o sposobie głosowania. Prawo stowarzyszenia w odróżnieniu od kodeksu spółek handlowych nie reguluje kwestii, w jaki sposób są przeprowadzane wybory w stowarzyszeniu. Polski Związek Piłki Nożnej jest stowarzyszeniem, nie jest spółką akcyjną, gdzie obowiązuje kodeks spółek handlowych, gdzie są inne zasady głosowania. Wobec tego to do delegatów należy rozstrzygnięcie kwestii, w jaki sposób odbywają się wybory. Czy Józef Wojciechowski ostatecznie wycofał się z tych wyborów? On w tej chwili podobno cały czas konsultuje się ze swoimi prawnikami. Dowiemy się podczas 19 punktu dzisiejszych obrad, kiedy to przewodniczący Komisji Wyborczej oficjalnie zgłosi kandydatów na prezesa, bądź tylko jednego kandydata, jeśli do tego czasu Józef Wojciechowski nie wróci na salę. W tej chwili trwa tam 16 punkt dzisiejszej agendy, a więc wysłuchujemy sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Warto też tutaj podkreślić, że ostatecznie delegaci po chwilowym zamieszaniu zatwierdzili budżet związku na rok 2017. Tam znalazła się m.in. kwota 6,5 miliona złotych na reprezentacje młodzieżowe. Emocjonujący finisz wyścigu o fotel prezesa PZPN i oczekiwanie na decyzję delegatów, o tym w relacji reportera Polskiego Radia 24 Łukasza Sobolewskiego. Komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała odpowiedź z Polski na zalecenia w sprawie rządów prawa związane ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Margaritis Skinas poinformował, że komisarze omówią sytuację na posiedzeniu po przeanalizowaniu odpowiedzi. Na tym etapie nie będziemy spekulować o ewentualnych możliwych krokach. Tak jak już mówiliśmy, musimy mieć czas, by uważnie przeanalizować odpowiedź z Polski, powiedział rzecznik komisji. Dokument przysłany z Warszawy liczy 10 stron. Rząd w Warszawie odrzucił zalecenia Brukseli, tłumacząc, że ich spełnienie wiązałoby się z naruszeniem prawa. W liście do Brukseli czytamy też, że część rekomendacji komisji straciła na ważności w związku z nową ustawą o Trybunale. Rząd stoi też na stanowisku, że komisja nie zachowała rzetelności, przygotowując zalecenia. Do krytyki polskiego rządu za postępowanie z Trybunałem Konstytucyjnym przyłączył się przewodniczący niemieckiego Bundestagu. Norbert Lament powiedział gazecie Süddeutsche Zeitung, że władze w Warszawie wybrały złą drogę. Z Berlina Wojciech Szymański. Lament przyłączył się w ten sposób do krytyki pod adresem polskiego rządu, jaką wyraził niedawno przewodniczący niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego Andreas Foskule. W jednym z wywiadów mówił on, że działania polskich władz prowadzą Europę i Polskę na manowce. Wypowiedź niemieckiego prawnika wywołała odpowiedź polskiego ambasadora w Berlinie, który mówił o nieodpowiedzialnej i bezpodstawnej krytyce oraz mieszaniu się w sprawy Polski. Odnosząc się do tych słów polskiego dyplomaty, Norbert Lammert odpowiedział, że, tu cytat, polski ambasador nie powinien mieć złudzeń co do tego, iż prezes niemieckiego trybunału nie jest odosobniony w swojej ocenie sytuacji w Polsce. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Dzięki Polakom. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 4 miliony złotych na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku. Wnioski o dofinansowanie można składać od dziś do 30 listopada. Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin mówi, że środki zostaną wykorzystane przez 16 operatorów regionalnych wyłonionych w konkursie i będą przeznaczone dla już istniejących uniwersytetów trzeciego wieku oraz dla tych, które powstaną. Mam nadzieję, że również dzięki temu konkursowi także liczba uniwersytetów trzeciego wieku zwiększy się, a może i pomnoży. Z punktu widzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to jest jeden ze strategicznych celów. Będziemy popularyzować naukę, będziemy budować system wsparcia dla tych wszystkich, którzy chcą zapoznawać i najmłodszych Polaków, i tych Polaków w wieku senioralnym zapoznawać z dorobkiem współczesnej nauki. Program ma charakter pilotażowy. O przyznanie środków mogą ubiegać się jednostki naukowe oraz podmioty działające na rzecz nauki. Z badań profesor Krystyny Leśniak-Moczuk z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wynika, że zdecydowana większość uczęszczających na uniwersytety trzeciego wieku mieszka w miastach. Ten program umożliwiłby stworzenie nowych ośrodków w miejscowościach mniejszych, bo nie jest prawdą, że UTW musi być jednostką blisko położoną czy współdziałającą bezpośrednio z uniwersytetem. Właśnie poprzez stworzenie tego programu i finansowanie działań UTW będzie można tworzyć tak zwaną bazę wykładowców i wtedy będzie możliwość integracji tych wykładowców nawet z odległych miejscowości z potrzebującymi jednostkami. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie projektów w 2017 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 tysięcy złotych. W Polsce jest 520 uniwersytetów, które mają 150 tysięcy słuchaczy. Dyskusją o tym, jak wzmocnić Unię Europejską w trudnych dla Europy czasach, rozpoczęła się w Bratysławie konferencja GlobSec Tatra Summit 2016. Bratysławskie spotkanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w programie słowackiego przewodnictwa w Unii Europejskiej. Z Bratysławy Krzysztof Renik. Kształtując przyszłość Europy, tak brzmi hasło rozpoczętej w piątek konferencji GlobSec Tatra Summit 2016. Uczestnicy spotkania omawiają najistotniejsze zagadnienia dotyczące przyszłości Europy. Brexit, możliwości zwalczania zagrożenia terrorystycznego, wzrost aktywności ugrupowań skrajnie nacjonalistycznych i wynikających z tego zagrożeń dla demokracji. Dyskutować będą także o zasadności wprowadzenia zmian w liczącym już 60 lat w traktacie rzymskim. Przedmiotem refleksji będzie ponadto polityka finansowa Unii Europejskiej i unijny budżet po roku 2020. Nie zabraknie debaty na temat kryzysu migracyjnego. W trzydniowym spotkaniu udział bierze 150 mówców, a 1500 uczestników konferencji przybyło z 50 krajów z całego świata. GlobSec Tatra Summit 2016 potrwa do niedzieli. Krzysztof Renik, Bratysława, Polskie Radio. Związany z Kremlem minister kultury może stracić tytuł naukowy. Część członków Rosyjskiej Akademii Nauk zarzuca Władimirowi Medyńskiemu przekręcenie historycznych faktów i zastępowanie ich kłamliwymi mitami. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Sprawą prac naukowych Medyńskiego zajmowała się Rada Uralskiego Uniwersytetu Federalnego. Jednak Wyższa Komisja Atestacyjna poleciła przerwanie procedury weryfikacji dorobku kremlowskiego ministra. Oburzeni naukowcy z Rosyjskiej Akademii Nauk napisali oświadczenie, w którym domagają się odebrania politykowi tytułu, zdymisjonowania kierownictwa Komisji Atestacyjnej i przekazania jej kompetencji Rosyjskiej Akademii Nauk. Jak tłumaczył minister kultury, zastępuje historyczne fakty kłamliwymi mitami i dodają, że patriotyczna retoryka nie może usprawiedliwiać niekompetencji. Tymczasem sam minister nie ma sobie nic do zarzucenia i jak napisał dziennik Kommersant, Ministerstwo Kultury tłumaczy, że zamieszanie wokół dysertacji Władimira Medyńskiego sprowokowane zostało na polityczne zamówienie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 60 kg czystej heroiny wykryła włoska gwardia finansowa w porcie w Trieste na północy kraju. To największa ilość tej substancji skonfiskowana we Włoszech do tej pory. Heroinę wykryły akap i saher, psy policyjne, które wykorzystano przy kontroli ładunku ciężarówki z przyczepą pochodzącej z Iranu, a przybyłej drogą morską z Turcji. 34-letni kierowca, Irańczyk, został zatrzymany do wyjaśnienia. Funkcjonariusze gwardii finansowej nie ujawnili jeszcze wszystkich szczegółów operacji prowadzonej pod kierunkiem prokuratury w Trieste.
Przypomina się jedynie, że miasto to oraz jego port jest ważnym punktem przerzutowym rozmaitych gangów przemytników pomiędzy zachodnią Europą i Bałkanami. Irańską heroinę przewożono w workach z solą przemysłową. Obok psów w operacji wykorzystano najnowocześniejszą technikę włącznie z aparaturą prześwietlającą. Pod adresem Gwardii Finansowej sypią się z wszystkich stron pochwały i gratulacje. Marek Lener, Polskie Radio. Święto Książki w Krakowie. W hali Expo trwają 20 targi książki. Swoje tytuły prezentuje ponad 700 wystawców. Wiele publikacji ma swoje premiery. Nowości wydawnicze można kupić w promocyjnych cenach i porozmawiać z ich autorami. Wielka księgarnia. Jedna wielka księgarnia. Szukam wydawnictwa dla mojej wnuczki. Szukam książki przygodowej, no ale interesuję się też książkami, które przedstawiają różne miejsca w Polsce. No, są promocje, więc na pewno można taniej każdą książkę zdobyć. Zawsze z jakąś tam promocją. Mam dwie książki, myślę, że będą przeczytane. No to jest naprawdę nie lada gratka zdobyć książkę, autograf, zrobić sobie zdjęcie. Krakowskie targi książki potrwają do niedzieli. W dzień zachmurzenie duże, jedynie na południowym wschodzie Polski mniej chmur. Możliwe opady deszczu, ale głównie na północy. Temperatura od 8 stopni do 11, nad morzem nieco cieplej do 13 stopni. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przedłużycielem zapoznaj się z treścią ulewki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lecz każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazalność. Łagodna stanu napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Nareszcie! Piątek, piąteczek, piątonia! Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21. Nocne przeceny! Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochyleniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. W ogóle o tego typu akcje, jak to rozumieć. Na zegarze 13.16, w kalendarzu piątek, 28 dzień października, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, zapraszam jeszcze do godziny 14. A my do 14 porozmawiamy m.in. o gospodarce. Kwadrans przed godziną 14. Tematem naszej rozmowy będzie program Mieszkanie Plus. Wcześniej porozmawiamy o energetyce, a konkretnie o rynku gazowym. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Piotr Stępiński, portal biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o rynku gazowym, bo Komisja Europejska przygotowuje dwie decyzje, które mogą mieć duży wpływ na rynek gazowy w tej części Europy, czyli w Europie Wschodniej. Jedna ma dotyczyć przepustowości rurociągu Opal, który jest lądową odnogą Nord Stream z północy na południe. I od tego wątku rozpocznijmy. O co chodzi? Znaczy, tak jak pan wspomniał, kwestia dzisiaj według doniesień medialnych Komisja Europejska ma podjąć decyzję dotyczącą zezwolenia Gazpromowi na zwiększenie dostępności do przepustowości gazociągu Opal. Obecnie według unijnych przepisów ten gazociąg może być przez Gazprom wykorzystywany jedynie w 50%. Dzisiaj rano agencja Reuters jako jeden ze scenariuszy, który możliwy jest to, że Komisja Europejska zezwoli Gazpromowi na większy udział, gwarantując 50%, które już teraz ma, plus ewentualnie 30-40% w ramach aukcji gazowych, przy zastrzeżeniu, że 10, 20 do 20% będą mieli dostępu
inni gracze na rynku. Zaczyna się to robić w takim razie skomplikowane. Ustalmy więc pewne rzeczy. Opal, czyli naziemna część gazociągu. Tak, to jest lądowa odnoga gazociągu Nord Stream. I dlaczego ta decyzja jest tak istotna? Ponieważ może ugruntować i tak już dominującą pozycję Gazpromu na rynku. Dzięki zwiększeniu, powiedzmy, do tych 80% docelowo, plus planach Gazpromu o zwiększeniu przepustowości samego Nord Stream o kolejne 5 miliardów metrów sześciennych, może spowodować, że na rynku niemieckim pojawi się dodatkowo ponad 20 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu, co wywołało nad Wisłą zdecydowany sprzeciw. Najpierw PGNiG zagroziło Komisji Europejskiej, że w przypadku, gdy taka decyzja zostanie podjęta, PGNiG wystąpi na drogę prawną. Premier Beata Szydło podkreśliła, że Polska zdecydowanie sprzeciwia się takiej decyzji Komisji Europejskiej, a minister Tchórzewski powiedział, że taka decyzja kładłaby się cieniem na współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i po prostu podkopywałaby założenia polityki energetycznej Unii Europejskiej. Jak dotąd Gazpromowi gwarantowano przepustowość rzędu 50%. 36 miliardów metrów sześciennych, jaką to Opal ma przepustowość. Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie tej kwestii zwrócili się do Komisji Europejskiej Niemcy i Czesi. To swoją drogą, bo myślą o dywersyfikacji, tak? Tylko jaka to jest dywersyfikacja, jeżeli w tej rurze popłyniemy nie norweski gaz, nie z innego miejsca na świecie postaci LNG dzięki terminalowi LNG w Świnoujściu, tylko popłynie gaz rosyjski. I tutaj jest, że tak powiem, pole do manewru dla Polski. Polska właśnie w postaci Bramy Północnej może stworzyć realną dywersyfikację dla tej części regionu i dzięki temu przedstawić ofertę nierosyjskiego gazu w tej części Europy. Jeśli chodzi o decyzję, która zapadnie prawdopodobnie dziś, strona polska twierdzi, że to jest skandal, że Komisja Europejska tą kwestią w ogóle się zajęła, bo poprzednie regulacje miały obowiązywać przez 22 lata. Dlaczego w takim razie Komisja tą sprawą się zajęła? Także to jest system naczyń połączonych. Wniosek też strony rosyjskiej już od dłuższego czasu próbowała osiągnąć zwiększenie przepustowości samego Opal. Tylko też bym popatrzył z innego punktu widzenia, na przykład jeżeli chodzi o sam Nord Stream. Takie rozwiązanie byłoby dla Rosjan bardzo, bardzo korzystne, w cudzysłowie. Dlaczego? Bo mają problem ze znalezieniem finansowania dwóch kolejnych nitek gazociągu po dnie Morza Bałtyckiego. I de facto dzięki tej decyzji Komisji Europejskiej mogliby zwiększyć ten wolumen gazu przesyłanego do Europy i troszeczkę odroczyć w czasie budowę osławionego Nord Stream 2, stwarzając sobie większe pole manewru. Tym bardziej, że ostatnio stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy Unii Europejskiej, Władimir Czyżow, wprost powiedział, że budowa Nord Stream 2 do 2019 roku jest mało realna. Chodzi z jednej strony o pieniądze, z drugiej strony także o klimat w samej Unii Europejskiej, który ostatnio zdaje się nie sprzyjać budowie drugiej nitki gazociągu Nord Stream. A jeśli chodzi o Opal, zwiększenie przepustowości mogłoby w konsekwencji, tego też się obawiamy zresztą samą PGNiG, że w przypadku zwiększenia przepustowości gazociągu Opal w połączeniu z zwiększeniem przepustowości samego Nord Stream 2, Rosja bez żadnych przeszkód mogłaby wstrzymać dostawy przez gazociąg jamalski, czyli ten gazociąg, który biegnie przez terytorium Polski, plus mogłaby ominąć w pewien sposób tranzyt ukraiński. Zresztą bodajże wczoraj Naftogaz opublikował oświadczenie, w którym przyłącza się do apelu PGNiG i też apeluje o
solidarność w tej kwestii, niepozwolenie na taką działalność Gazpromu w Europie, bo to jest po prostu dorzuceniem na rynki dodatkowej ilości rosyjskiego gazu nie jest żadną dywersyfikacją, to jest ugruntowanie, zacementowanie tego, co już jest i dorzucenie kolejnej warstwy tego betonu, a później skruszyć ten beton będzie niezwykle ciężko, gdyż Gazprom będzie próbował stosować różnych metod, począwszy od atrakcyjnych warunków cenowych i jest w stanie na to pójść nawet poniżej kosztów, żeby zrealizować ambicje polityczne, które przejawiają włodarze Kremla. Krótko mówiąc, gdyby udało się rzeczywiście Gazpromowi zwiększyć dopuszczalną przepustowość do 80%, na przykład 80%, wtedy Rosjanie uzyskaliby już teraz to, co chcieli uzyskać, planując budowę drugiej nitki gazociągu Nord Stream. Można tak powiedzieć, stwarzają pewnego rodzaju przewagę na swoją korzyść przy aprobacie Brukseli. Bardzo ważne jest silny głos Warszawy oraz Grupy Wyszehradzkiej, które to państwa ostro sprzeciwiają się realizacji tego projektu, bo zarówno Polska, powiedzmy, jak i też Ukraina, która nie jest w Grupie Wyszehradzkiej, ale też żywi istotne interesy z powodu tranzytu gazu, obawiają się straty korzyści wynikających z tranzytu tego gazu. I tak bardzo istotne i tak bardzo ważne jest realizowanie różnych projektów dywersyfikacyjnych. I będę powracał do przykładu bramy północnej, gazociągu Baltic Pipe oraz całego plus korytarza norweskiego, bo to zapewni nam realną dywersyfikację. Płacimy teraz dużą cenę tej zależności od Rosjan. Zwróćmy uwagę, że rocznie mniej więcej około 400 milionów dolarów tracimy tylko i wyłącznie na tym kontrakcie gazowym. A jeżeli będziemy mieli dodatkową możliwość, to wtedy będziemy mogli im pokazać, że jesteśmy dodatkowo, mamy ten kartę przetargową, że możemy coś jeszcze ugrać, a przy okazji zaproponować innym. A przy okazji prasa duńska donosi, że ze wstępnych szacunków wynika, jakoby gazociąg Baltic Pipe mógł być projektem bardzo opłacalnym. To są oczywiście, tak jak pan wspomniał, przecieki, bo zgodnie z założeniami studium wykonalności tego projektu ma zostać przygotowane do końca tego roku i wówczas poznamy oficjalną wersję. Nawet te przecieki stanowią dobry sygnał dla tej części Europy, dla Polski, bo dzięki temu możemy stworzyć realną dywersyfikację i odpowiedzieć na to, co się dzieje, na to, co się może wydarzyć na Bałtyku, gdzie może po dnie płynąć więcej rosyjskiego gazu. Tyle, że gdyby dziś Komisja Europejska rzeczywiście zgodziła się na większą przepustowość dla rosyjskiego gazu, dla gazu gazpromowskiego, który mógłby trafiać przez rurociąg Opal do Niemiec i dalej do Czech i na południe kontynentu, czy w tym układzie Baltic Pipe dalej byłoby przedsięwzięciem sensownym? Byłoby sensownym, bo tak jak wspomniałem, istnieje zagrożenie wyłączenia tranzytu gazu przez Polskę, więc każda alternatywa, która stwarza nam możliwość uniezależnienia się przynajmniej częściowego od gazu rosyjskiego jest bardzo, bardzo istotna, ale zwróćmy też uwagę, że sama Komisja Europejska uznała projekt Baltic Pipe jako projekt wspólnego zainteresowania, co więcej dofinansowała studium wykonalności tego projektu, więc w moim odczuciu, w mojej opinii Polska powinna naciskać też na Komisję Europejską i Komisja Europejska powinna bardziej się zaangażować w realizację tego projektu, a zresztą ostatnio w Brukseli była konferencja właśnie poświęcona kwestiom bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej i tam wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Mariusz Szefczowicz, który odpowiada za kwestie Unii Energetycznej, podkreślił znaczenie tego projektu, więc trzeba być dobrej myśli. Komisja wspiera Baltic Pipe, Komisja Europejska podkreśla znaczenie dla regionu tego gazociągu. Z drugiej strony Komisja Europejska, mimo że zdaje sobie sprawę z faktu, że Nord Stream 2 jest pomysłem, mówiąc delikatnie, bardzo dyskusyjnym, bierze pod uwagę zwiększenie przepustowości dla Gazpromu. Proszę mi to wyjaśnić. Powiem w ten sposób. To może,
Sama budowa dodatkowej infrastruktury rosyjskiej, zwiększenie tej zależności Rosji jest krokiem wstecz w tworzeniu polityki energetycznej Unii Europejskiej. Więc trzeba myśleć o dywersyfikacji i reagować na to, co się dzieje. Grunt, żeby zdywersyfikować i zmniejszyć zależność od Rosji. O jednym prezencie od Komisji Gazpromu już mówiliśmy, o drugim porozmawiamy za minut kilka. Naszym gościem jest Piotr Stępiński, portal biznesalert.pl. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Zbliża się 13.30. Śledztwo w sprawie Caracali przeniesione do Szczecina. Powodem obciążenie warszawskiej prokuratury sprawami reprywatyzacji. Od tego zaczniemy. W serwisie także wybory na stanowisko szefa PZPN. Kontrkandydat Zbigniewa Bońka, Józef Wojciechowski, opuścił walne zgromadzenie delegatów. Na koniec powiemy o rozpoczynającej się policyjnej akcji znicz. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Śledztwo w sprawie przetargu na śmigłowce dla armii przeniesione z Warszawy do Szczecina. Taką informację przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury Michał Dziekański. Jak tłumaczy, powodem decyzji prokuratury krajowej są względy organizacyjne i znaczne obciążenie warszawskiej prokuratury, głównie sprawami reprywatyzacji. Motywem były tutaj względy organizacyjne, w szczególności okoliczność, że prokuratura warszawska jest w tej chwili bardzo znacznie obciążona pracą związaną z postępowaniami reprywatyzacyjnymi, ponieważ my tylko kilkanaście spraw przekazaliśmy do prokuratury w Wrocławiu, natomiast wpłynęło do nas już kilkadziesiąt zawiadomień dotyczących spraw reprywatyzacyjnych i musimy się nimi zająć. Są to sprawy skomplikowane o bardzo obszernym materiale dowodowym. Przypomnijmy, na początku października Ministerstwo Rozwoju, które prowadziło negocjacje offsetowe, poinformowało o zakończeniu rozmów w sprawie śmigłowców Caracal, uznając dalsze rozmowy za bezprzedmiotowe. Według rządu oferta Airbusa nie zabezpieczała interesów ekonomicznych i bezpieczeństwa Polski, a wartość proponowanego offsetu była niższa od oczekiwanej. Kontrkandydat Zbigniewa Bońka w wyborach na prezesa PZPN Józef Wojciechowski opuścił walne zgromadzenie delegatów związku. Delegaci zdecydowali, że wybór nowych władz będzie dokonywany przez maszynki do głosowania, a nie głosowanie ręczne na kartkach. Wojciechowski, opuszczając salę obrad, stwierdził, iż nie chce uczestniczyć w wyborach w takim systemie głosowania. Formalnie jego kandydatura nie została jednak wycofana. W tej formie głosowań nie chcę uczestniczyć. Ale moi prawnicy powiedzieli, czy wycofuję, czy zaskarżymy tą formę głosowania. Nie będę w tej chwili podejmował na gorąco decyzji. Szef Departamentu Prawnego PZPN Andrzej Wach uważa jednak, że delegaci nie musieli przychylać się do sugestii Józefa Wojciechowskiego, by głosować ręcznie. Prawo o stowarzyszeniach, w odróżnieniu od kodeksu spółek handlowych, nie reguluje kwestii, w jaki sposób są przeprowadzane wybory w stowarzyszeniu. Polski Związek Piłki Nożnej jest stowarzyszeniem, nie jest spółką akcyjną, gdzie obowiązuje kodeks spółek handlowych, gdzie są inne zasady głosowania. Wobec tego to do delegatów należy rozstrzygnięcie kwestii, w jaki sposób odbywają się wybory. Oprócz prezesa delegaci wybiorą dziś także 5 wiceprezesów i 12 członków zarządu PZPN. Komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała odpowiedź z Polski na zalecenia w sprawie rządów prawa związane ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Margaritis Skinas poinformował, że komisarze omówią sytuację na posiedzeniu po przeanalizowaniu odpowiedzi.
Na tym etapie nie będziemy spekulować o ewentualnych możliwych krokach. Tak jak już mówiliśmy, musimy mieć czas, by uważnie przeanalizować odpowiedź z Polski, powiedział rzecznik komisji. Dokument przysłany z Warszawy liczy 10 stron. Rząd w Warszawie odrzucił zalecenia Brukseli, tłumacząc, że ich spełnienie wiązałoby się z naruszeniem prawa. W liście do Brukseli czytamy też, że część rekomendacji komisji straciła na ważności w związku z nową ustawą o Trybunale. Rząd stoi też na stanowisku, że komisja nie zachowała rzetelności, przygotowując zalecenia. Więcej patroli, kontrole trzeźwości i stanu technicznego pojazdu. Rozpoczyna się policyjna akcja Znicz. Od dziś na drogach i w okolicach cmentarzy będzie więcej policyjnych patroli. Największych utrudnień należy spodziewać się 1 listopada, ale policja liczy, że ruch rozładuje się dzięki weekendowi, który poprzedzi wszystkich świętych, mówi podinspektor Krzysztof Burdak, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego krakowskiej policji. Faktycznie przez ten okres weekendu, choćby sobota, niedziela, dodatkowo jeszcze gdzieś ktoś wziął urlop poniedziałek, te osoby mogły już kilka cmentarzy odwiedzić, na które już w tym jednym dniu nie będą się przemieszczać i to może być tylko plusem, ale generalnie my mamy okres kilkudniowy, na którym się skupiamy. Oczywiście 1 listopada jest takim, można powiedzieć, apogeum, gdzie musimy zwrócić szczególną uwagę na to bezpieczeństwo, na płynność ruchu. Policja ponawia apele do kierowców o odpowiedzialną i ostrożną jazdę. Zdecydowanie w tych dniach więcej cierpliwości, rozwagi, ostrożności, opanowania, mniej takiej stresu i frustracji, bo pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, tylko spokój może nas uratować, a więc w tych dniach musimy zachować olimpijski spokój, uzbroić się w cierpliwość. Lepiej pomalutku, a bezpiecznie, niż żeby narobić sobie bagan w tych szczególnych dniach. Akcja Znicz potrwa do 2 listopada. Prognoza pogody. Piątek pochmurny z opadami deszczu, głównie na północy. Po południu wysoko w Tatrach synoptycy prognozują śnieg. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni, nieco cieplej nad morzem. Tam termometry wskazują 13 stopni. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 14. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A tymczasem na zegarze 13.34. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Piotr Stępiński, portal biznesalert.pl. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o dobrych wiadomościach dla Rosjan, o dobrych wiadomościach dla rosyjskiego Gazpromu. Pierwsza z nich dotyczy gazociągu Opal. To, przypomnijmy, lądowa odnoga Nord Stream w kierunku południowym, którą płynie gaz na rynek niemiecki, a potem czeski i słowacki. Być może dziś potwierdzi się, że Gazprom dostanie w praktyce nawet do 80% przepustowości, to ta pierwsza informacja. Druga natomiast dotyczy kluczowego dla Gazpromu postępowania, które się toczy w ramach Komisji Europejskiej. Chodzi o postępowanie antymonopolowe. Tak, tak zgadza się. Rosjanie zostali oskarżeni nadużywaniem pozycji monopolistycznej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. I od 2012 roku Komisja Europejska prowadzi to postępowanie względem rosyjskiego koncernu i zdążyła już wykazać, że Gazprom korzystał z pozycji dominującej w postaci chociażby cen gazu, zakazu reeksportu dla kontrahentów tego gazu, czy też nieuprawnionego dostępu do infrastruktury. Może pokrótce przypomnijmy główne zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy m.in. faktu, że Rosjanie byli w stanie dyktować różne ceny różnym odbiorcom. Tak, no tutaj w krew wchodziła polityka. Kto miał lepsze stosunki z włodarzem Kremla i z Gazpromem, ten otrzymywał niższą cenę gazu. I to też był element wywierania presji na poszczególne państwa członkowskie. I to też na dniach, podobno do końca października, Komisja Europejska ma ogłosić wynik tego postępowania. Do mediów przeciekają różne informacje. Z jednych wynika, że Komisja Europejska jest w stanie uregulować to na zasadzie, że Gazprom zaczyna dostosować się do jej wymogów dotyczących polityki względem odbiorców gazu, za co Gazprom może uniknąć nawet do 10%
10% kary umownej, znaczy nie, przepraszam, nie kary umownej, tylko kary zastosowania praktyk antymonopolistycznych, co w przypadku Gazpromu już mówimy o potężnych kwotach. I to też wywołuje pewnego rodzaju zaskoczeniem, jeżeli chodzi o Europę Środkową, Europę Środkowo-Wschodnią. Bo z jednej strony, jeżeli Gazprom otrzyma ten dostęp do opalu, jeżeli Gazprom ułoży się z Komisją Europejską i nie zapłaci kary, bo może zostało stwierdzone naruszenie. Ja tylko przypomnę, że Komisja Europejska zaledwie w 2,5 roku była w stanie nałożyć na Microsoft wieloset milionowe kary za stosowanie praktyk monopolistycznych, więc dlaczego w tym wypadku Gazpromowi mogłoby się uciec, jeżeli chodzi o tę karę? Dodajmy, że możliwości są dwie. Gazprom albo zostanie ukarany, albo dojdzie też do ugody, tyle że w ramach tej ugody Gazprom będzie musiał zmienić w przyszłości swoją politykę. Będzie musiał ją zmienić, jeżeli chcą uniknąć wielu miliardowych kar. Gdyby rzeczywiście na Gazprom została nałożona kara, to w konsekwencji i tak musiałby swoją politykę zmienić, więc z perspektywy Rosjan dużo lepiej chyba z Komisją uda się porozumieć. Oczywiście. Pytanie, co jest lepsze dla Komisji, co jest lepsze dla Unii Europejskiej i dla Europy jako takiej? Znaczy, przede wszystkim dla Unii Europejskiej najważniejsze jest, żeby zmniejszyć zależność od dostaw rosyjskiego gazu, przedstawiając alternatywy w postaci realizacji różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych. Poza tym Unia Europejska jest też przy silnym wsparciu ze strony Polski odpowiednich regulacji w kwestiach energetycznych. Chodzi tutaj m.in. o tak zwane IGA, czyli umowy międzyrządowe, że Komisja Europejska będzie mogła egzanty, czyli przed podpisaniem mieć wgląd w zapisy tej umowy. Poza tym regulacje tak zwane SOS, czyli na wypadek wystąpienia kryzysu dostawach, uruchomienia mechanizmu bezpieczeństwa energetycznego, ale możliwość zmiany polityki Gazpromu względem poszczególnych państw europejskich z powodu, jeżeli faktycznie tak się wydarzy. Możliwość reeksportu gazu, czyli dalszej sprzedaży. No jeżeli pewnego wolnego nie jesteśmy w stanie złożyć, bo przypomnijmy, że praktycznie kontrakty Gazpromu są oparte o klauzulę take-or-pay, czyli zakontraktowały, powiedzmy, 20 miliardów metrów sześciennych, potrzebujesz 10, no to i tak musi zapłacić za 20, więc tym blokowały Gazprom poszczególne państwa. I też urynkowić ceny, to będzie korzystne dla odbiorców europejskich. Gdyby przyjrzeć się zarzutom, jakie są stawiane Gazpromowi w tym właśnie postępowaniu, o którym mówimy, postępowaniu antymonopolowym, to doszlibyśmy do wniosku, że dużo to mówi o wspólnej europejskiej polityce energetycznej, bo jeden z tych zarzutów to m.in. fakt, że dla różnych odbiorców Gazprom stosował, czy na pewno cały czas jeszcze stosuje różne ceny, po drugie blokuje także możliwość odsprzedawania rosyjskiego gazu zużytego innym europejskim kontrahentom. Przecież to jest ewidentny sposób na rozgrywanie poszczególnych państw unijnych między sobą. Tak, ta polityka energetyczna Kremla jest znana od dłuższego czasu. Udzielaniem zależności od preferencji politycznych poszczególnych stolic względem Moskwy właśnie zmniejszyć na cen gazu były doskonałym narzędziem. Mniejsze ceny płaciła na Białoruś, inne ceny płaciły Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina za czasów sprzyjającemu Putinowi prezydentowi Janukowyczowi też miał zupełnie inną cenę gazu. Janukowycz odszedł, zmienia się na władzę nad proeuropejską. Ceny gazu siłą rzeczy podskoczyły. Nie zapominajmy o przerwach dostawach
dostawa gazu, mam tu na myśli rok 2006, 2009. Europa była szantażowana, Europa Środkowo-Wschodnia, więc tworzenie instrumentarium w postaci dodatkowych infrastruktur, dodatkowej możliwości pozyskiwania gazu skąd inąd niż Rosja jest dla Europy bardzo korzystne. I wreszcie ten pomysł, o którym pan wspominał, żeby do różnego rodzaju umów energetycznych wprowadzić więcej jawności, więcej transparentności, oczywiście jeśli chodzi o umowy zawierane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jest realny? Znaczy, jest ten pomysł realny, bo zbieram poparcie. Polska strona bardzo silnie i bardzo dobrze, że to robi, popiera ten projekt i mam nadzieję, że wszystko będzie szło w kierunku pełnej jawności tych umów. Ale do tej pory to się jeszcze nie udało, chociaż oczywiste było, jakie są mechanizmy działania Gazpromu. I było wiadomo, jak można łatwo to zrobić. Najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli rozwiązanie z tej sytuacji i mogli pokazać Gazpromowi, że jednak możemy się mu w pewien sposób przeciwstawić. Na zakończenie w takim razie szybka zmiana tematu. Panie Piotrze, czy pan się interesuje piłką nożną? Nie każdy Polak. Czyli tak, jakby nie ma. Bo przed wejściem do studia pytał pan, czy już wiemy, kto jest nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Otóż wiemy, kto jest nowym prezesem, starym nowym, właściwie prezesem jest Zbigniew Boniek. Na kolejną kadencję wybrany został większością 99 głosów. Jego rywal Józef Wojciechowski otrzymał 16 głosów. Zaskoczenie? Znaczy, w kuluarach mówiło się, do momentu wyboru zawsze wszystko pozostaje otwarte. Najważniejsze jest, żeby polska reprezentacja zdobyła w każdym meczu 3 punkty i żebyśmy pojechali na ten ukradniony mundial. No a przy okazji też, żeby Komisja Europejska, wracając znowu do naszego głównego tematu, patrzyła bardzo dokładnie na ręce Gazpromowi, a jeśli chodzi o dzisiejszą decyzję o zwiększeniu przepustowości, ona jest raczej pewna. Znaczy, do momentu, kiedy nie ma oficjalnego komunikatu, nie ma oficjalnych dokumentów, nic nie jest pewne. Czyli wszystko jeszcze jest możliwe. Piłka w grze, można powiedzieć. Piłka cały czas w grze. Kończymy metaforą piłkarską. Przypomnijmy, Zbigniew Boniek jest starym nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. A o rynku gazowym w Europie na antenie Polskiego Radia 24 mówił Piotr Stępiński, portal biznes.pl. Bardzo dziękuję. I czas na gospodarkę. W Polskim Radiu 24 gospodarczy temat dnia. Anna Grabowska, witam Państwa w programie Gospodarczy Temat Dnia, a moimi gośćmi są Mateusz Szymański, reprezentujący komisjonerów NSZZ Solidarność oraz Marcin Janczuk, analityk rynku nieruchomości Metrohouse. Porozmawiamy o rządowym programie Mieszkanie Plus, który oficjalnie zainaugurowała premier Beata Szydło. Witam Pana. Dzień dobry. Wiemy już, że na początek ma powstać 6 tysięcy mieszkań w 17 miastach. Wśród nich są jednak tylko dwa duże, Poznań i Katowice. Czy Pana zdaniem, szczególnie młodzi ludzie, bo jeżeli stopniu ten program ma dotyczyć, nie woleliby móc tanio wynajmować mieszkania w dużych miastach, bo tam jest praca. Problemem jest już to, że są to miasta uniwersyteckie bardzo często. Dostępność mieszkań na tych, już tych największych miastach Polski, w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, pewnie Wrocławiu i jeszcze kilku innych takich aglomeracjach jest najmniejsza, więc ten program myślę, że w pierwszej kolejności powinien być jednak kierowany do tych miast, gdzie dostępność mieszkań związana właśnie z tym, że jest tam dużo napływ studentów, powinien być jakby tam skierowany w pierwszej kolejności. A może chodzi o to, z kolei z drugiej strony, bo to jest myślę, w jakimś stopniu powiązane z tak zwanym planem Morawieckiego, żeby jednak może zostawać w rodzinnych stronach, a nie emigrować do dużych miast. Jak słusznie zauważyliśmy, jest to program pilotażowy, więc mnie to nie dziwi, że wybrano lokalizacje, które na początku zostały zgłoszone przez samorządy chętne do współpracy. Musimy pamiętać, że potrzeby mieszkaniowe są ważne do spełnienia nie tylko przez osoby mieszkające w największych miastach, ale też na obrzeżach tych miast, ale także w miastach powiatowych. Więc o ile tutaj może nie dziwić ta sytuacja, należy mieć tylko nadzieję, że kolejny etap tego programu to będą mieszkania w największych polskich miastach. No ale skoro już jesteśmy przy emigracji, to jeszcze tylko chciałam takie zapytać o to, że czy to może rzeczywiście tę emigrację zastopować z punktu widzenia młodych
młodych ludzi. No, jesteś pani. Problemem polskiego rynku pracy jest to, że ludzie generalnie słabo migrują, mówimy o migracji wewnętrznej. Ten program jest też szansą ku temu, żeby zwiększyć tą chęć do przenoszenia się do miast, do zwiększenia mobilności, do miast, gdzie jest praca. Łatwiej paradoksalnie jest wynająć mieszkanie za granicą i chętnie wyjeżdżamy za granicę za pracą, niż do innych miast w Polsce, ponieważ właśnie ten rynek mieszkań jest ograniczony. Ale czy jest szansa, że tą emigrację zagraniczną, mam na myśli, zastępujemy przy pomocy tego programu? To trudno ocenić. Myślę, że to będzie jeden z pierwszych wniosków po pilotażu. Czyli na razie nie wiemy, jak pan uważa tej kwestii? To może być dosyć trudne, tym bardziej, że jeżeli mówimy o kryteriach i beneficjentach tego programu, no, na razie widać, że mogą być to wielodzietne rodziny, mogą być to osoby, które najbardziej potrzebują tego mieszkania z uwagi na niskie dochody, ale nie są to raczej single, nie są to osoby wchodzące na rynek pracy. Nie widzę tutaj osób młodych, które by uzyskały dobre pozycje w kolejce po mieszkaniu. To osoby oczywiście dostaną to mieszkanie i myślę, że wraz z rozwojem programu będą liczyły się na rynku mieszkania.